Niektóre wiadomości, które słyszymy w naszym życiu, na początku dla nas są bardzo bolesne, przygnębiające, smutne. Jednak po pewnym czasie przeradzają się w radość. Wyobraź sobie, że ktoś z twojego najbliższego otoczenia miał wypadek samochodowy. Nie wiesz, czy coś się komuś stało, czy nie. Jednak kiedy okazuje się, że wszystko jest ok, że wszyscy są zdrowi i cali, wtedy dziękujesz Bogu, radujesz się i ten smutek przeradza się w radość. Jednak czasami życie niesie wręcz odwrotne wiadomości. Czasami na początku jest coś bardzo radosną wiadomością, jednak po czasie okazuje się smutną. Może być tak, że kobieta zachodzi w ciążę, cała rodzina się cieszy, jednak po kilku miesiącach dowiadują się, że dziecko, jeżeli w ogóle się urodzi, to urodzi się chore. Radość zamienia się w smutek i przygnębienie. Nieraz w naszym życiu tak po prostu jest. Tym akcentem chciałbym wprowadzić nas w kolejny fragment z Księgi Apokalipsy, którą omawiamy w tej serii, Środowe Koło Ratunkowe, dlatego zapraszam Ciebie. W tym odcinku dalej kontynuujemy analizę 10 rozdziału Księgi Apokalipsy. Do tej pory powiedzieliśmy sobie, że 10 rozdział rozpoczyna się ukazaniem Jezusa, który jest potężnym aniołem, przynajmniej pod takim symbolem pojawia się właśnie tutaj. Jedną nogą stoi na ziemi, drugą na morzu, w swojej dłoni, natomiast ma otwartą książeczkę. Otwartą książeczkę. Można by sobie zadać pytanie, co jest tą otwartą książeczką? Powiedzieliśmy sobie też już ostatnio, że generalnie Księga Apokalipsy jest otwarta. W 22 rozdziale i wersecie 10 Bóg mówi, żeby Jan nie pieczętował słów tej księgi, żeby ona właśnie była otwarta, dostępna dla ludzi, ponieważ czas jest bliski. Kiedy myślimy sobie o Starym Testamencie, które księgi były zapieczętowane i mogłyby być teraz otwarte, to z pewnością przychodzi pilnym studentom Biblii jedna taka księga, mianowicie Księga Daniela. To właśnie w Księdze Daniela są zapisane takie słowa w 12 rozdziale i 4 wersecie. Ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Czyli Księga Daniela miała być zapieczętowana aż do czasu ostatecznego. I dalsze słowa tego 4 wersetu brzmią: wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. To znaczy, że w czasach ostatecznych, w czasach końca, Księga Daniela miała być zrozumiana. Wielu miało ją badać i miała być zrozumiana. Jest to powtórzone jeszcze w 9 wersecie. Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Tak te dwa wersety wskazują wyraźnie, że księga ta miała być zapieczętowana, zamknięta, niezrozumiała, ale tylko do pewnego czasu. I kiedy analizujemy ogólnie Księgę Daniela, to można zobaczyć, że jedne proroctwo w tej księdze szczególnie wymagało takiego zapieczętowania. Czytając 8 rozdział i werset 26, jest tam napisane: a widzenie o wieczorach i porankach, jakieś widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. A zatem to, co Bóg pokazał Danielowi, było prawdą, ale niepotrzebną wtedy, niepotrzebną Danielowi, niepotrzebną pierwszym chrześcijanom, ale ta prawda miała być potrzebna w czasach ostatecznych. I wydaje się, że anioł, który ma otwartą książeczkę, tak, coś zostało otwarte, coś, co było zamknięte, nagle jest otwarte. I z dalszych wersetów dowiadujemy się, że Jan słyszy głos z nieba, który mówi:
Ósmy werset. Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, aby mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie, weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój był pełen gorzkości. No właśnie, widzimy, że apostoł Jan wziął tą książeczkę, zjadł ją i na początku czytamy, że była dla niego jak miód. W jego ustach była słodka jak miód, ale gdy trafiła do żołądka, była pełna gorzkości. Czyli na początku Janowi się to podobało. Jednak później, kiedy to strawił, to było to gorzkie, to była to gorzka prawda. Na początku piękna prawda, później gorzka. I wiecie, nieraz po prostu trzeba to uznać, że tak po prostu jest. Czasami pewne rzeczy są dla nas bardzo przyjemne, ale po czasie zdają się być dla nas bardzo ciężkie. Nieraz tak również jest z pewnymi biblijnymi prawdami. Pamiętam, kiedy na samym początku zacząłem czytać Pismo Święte i poznawać pewne prawdy, odkrywać pewne prawdy. Byłem zafascynowany tym. Jednak po pewnym czasie zobaczyłem, jaka cena za tym idzie. Czasami ile trzeba zapłacić za tą prawdę. Kiedy człowiek widzi konsekwencje swojego wyboru, że czasami to nie jest taka prosta sprawa, że czasami, nie wiem, znajomi się od ciebie odwrócą, że czasami, nie wiem, będziesz miał problemy w pracy przez to, że chcesz być uczniem Pana Jezusa, że interesy nie pójdą tak, jakbyś sobie tego oczekiwał. Uczniostwo w szkole Chrystusa kosztuje. I być może nieraz, kiedy przychodzi nam płacić tą cenę uczniostwa, to być może nieraz żałujemy, że w ogóle poznaliśmy tą prawdę, tą piękną prawdę o Bogu, o tym, że nas kochał, o tym, że nas zbawił i o tym, czego od nas oczekuje. Być może czasami sobie myślimy, lepiej było tego nie wiedzieć. Wiecie, kojarzy mi się pewien urywek z filmu Matrix. Być może go oglądaliście, ale tak skojarzycie tą fabułę całą, że jakby wszyscy ludzie, niemalże wszyscy ludzie żyli w wirtualnym świecie, w takim Matrixie, w programie komputerowym. I niektórym udało się wydostać z tego programu i żyć w prawdziwym świecie, który w tamtym czasie, w tej fabule, był bardzo przygnębiający, trudny. I pewna postać, która wydostała się z Matrixa i żyła w tej wolności, powiedziała takie słowa po pewnym czasie, że niewiedza to błogosławieństwo. I on robił wszystko, aby wrócić znowu do Matrixa. Czy nieraz może być tak z nami, kiedy na początku było dla nas to słodkie, później ta prawda staje się gorzka i czasami sobie myślimy, może lepiej wrócić do tego Matrixa. Czasami może lepiej wrócić do tego grzechu, kiedy nie miałem wyrzutów sumienia, robiąc pewne rzeczy, a teraz tak. I czasami sobie możemy myśleć, że niewiedza to błogosławieństwo. Ale kochani, nie, tak nie jest. Ignorancja, niewiedza to przekleństwo i ona będzie zbierać swoje żniwo w naszym życiu. Dlatego chociaż czasami prawda jest trudna, czasami może jest bolesna, to jest ona błogosławiona. Dlatego przypomnę jeszcze raz te słowa, które padły na początku Księgi Apokalipsy. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Kiedy to czytasz, kiedy poznajesz, jest z tobą Boże błogosławieństwo. Boża wiedza to błogosławieństwo. Ignorancja to przekleństwo. Niech Bóg cię błogosławi i niech daje ci czuć tą słodycz tej pięknej prawdy. A kiedy czasami przychodzi ta gorzkość, niech miłość Jezusa
pomaga przejść przez to wszystko, przejść przez te trudy, zapłacić tę cenę i niech Jego imię będzie uwielbione. W kolejnym odcinku będziemy starali się odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób historycznie wypełniło się to proroctwo. Będziemy chcieli przenieść się właśnie do Księgi Daniela, do tego 8 rozdziału, żeby bardziej zbadać to proroctwo. Dlatego już dzisiaj serdecznie zapraszam Ciebie do tego kolejnego odcinka. A póki co, bywaj z Bogiem i do następnego razu.